Jak przyjęli Państwo wiadomość o zdobytej nagrodzie Jakość Roku? Już srebro w tym roku. Dziękuję bardzo. No nie powiem, że specjalnego zaskoczenia nie było. Ucieszyliśmy się, bo jednak zawsze istnieje pewna doza niepewności. Jednak to, co robimy, uważamy, że robimy bardzo dobrze. Sprawdzamy się na różnych poziomach, w różnych instytucjach i tutaj no, ucieszyliśmy się oczywiście, natomiast no, nie ukrywam, że spodziewaliśmy się tego wyróżnienia. Szczególnie dumni byliśmy z tych osiągnięć dwóch, za które zostaliśmy wyróżnieni, natomiast tutaj w komentarzu może nie do końca to wszystko było tak ładnie powiedziane, ale zwiększenie o 100% możliwości za drobne 300 tysięcy przy jednoczesnej ogromnej redukcji zużycia energii elektrycznej, to jest tak naprawdę istotą tego osiągnięcia, a nie to, że ktoś zwiększył dwukrotnie możliwości obiektu. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób zamierzają Państwo wykorzystać zdobyte godło Jakość Roku Srebra? Oczywiście jestem tu dzisiaj sam dlatego, że moi prokurenci uczestniczą w spotkaniach w komisjach Rady Miejskiej. W środę przedstawię to również Wysokiej Radzie. Myślę, że jako spółka gminna ze 100% kapitałem gminy jest to również w jakiś sposób sygnał dla naszych klientów i dla władz, że to, co robimy, robimy możliwie najlepiej, najtaniej dla naszych klientów i środowiska.